Hi, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Cała armia stoi przed nami, ale spokojnie, mam dla Was rozdanie, nie wszystko jest dla mnie. Ci trzej kandydaci są dla Was do rozdania. Kandydat numer 1. Krem z orzeszków ziemnych z mleczną czekoladą. 2. Kokosowy krem z białą czekoladą. I 3. Krem z orzeszków ziemnych z czekoladą i truskawkami. To się nazywa smaczne i zdrowe rozdanie. A teraz witam się z Wami już oko w oko, więc jeszcze raz hej, dzień dobry, przyszłam do Was z łyżką. No chyba nie myśleliście, że nie spróbuję tego przed kamerą, ale zanim spróbuję, to Wy teraz się zastanówcie, który smak chcę spróbować jako pierwszy. Chciałabym Was poinformować oczywiście o kodzie zniżkowym, jaki mamy, który tutaj wyjedzie i będzie też w informacji pod filmem. Chciałabym Wam też jeszcze powiedzieć o tym, że mamy, słuchajcie, dostępne jeszcze kalendarze adwentowe, które widzieliście u mnie we Vlogmasie. I jest kalendarz adwentowy zupełnie inny niż te, które ja otwierałam. Wrzucę wszystkie linki w informacji pod filmem i na któryś kalendarz adwentowy jest minus 20% zniżki, więc te produkty są naprawdę o tyle fajne, że fajnie z tego skorzystać, więc też wrzucę wszystkie informacje, wszystkie linki w informacji pod filmem. Matko, no wysłowić się nie idzie, bo to z tej ekscytacji, że chcę to zaraz spróbować. Przejdźmy jeszcze do tego, że oczywiście Mixit słynie z tego, że ma dużo zdrowsze właśnie produkty. Pokażę Wam wszystkie trzy składy, więc tutaj mamy pierwsze, drugi składzik. Trzeci skład, padł wybór na niego i teraz, ale poszło. Ja Wam powiem jedno. Nie no, błagam ja Ciebie. Ty musisz wszędzie nocha wsadzić, nie? Wszędzie. Chciałam powiedzieć jedno razem z Bazylem, że jeżeli któraś z Was, dokładnie któraś, nie któryś, pan jest przed ciężkimi dniami, to słuchajcie, to jest świetny sposób na to, aby usiąść z łyżką i to zajadać, a nie z ogromnym pudełkiem lodów na przykład, albo tabliczką czekolady. Matko. Dzięki. Nic w tym domu samemu się nie zje, nie? No nie można, kotki nie jedzą, ale to zdrowsze. Zdrowszy cukier, to może kotki też mogą, co? No chyba nikt nie myślał, że ja tak skończę tylko na wyjadaniu łyżką, bo wyjadanie łyżką to jest jeden ze sposobów, w jaki to można spróbować. Teraz słuchajcie, rzucam się na... A! Ale pachnie na truskawkowy, ja już próbowałam. I teraz nakładam na kawałek chleba, uwielbiam. Tutaj już jest konsystencja masła orzechowego i jak się je, to się tak fajnie to wszystko ciągnie. Taki skromny kawałeczek, nie ma co od razu na raz przesadzać. Są jeszcze inne smaki, tylko ja słuchajcie, wybrałam takie, które wiecie, jak czytałam nazwę, to aż mi się uszy trzęsły z radości. Dodatkowo możecie to użyć do koktajli, możecie to użyć do naleśników na słodko i ja chyba jutro tak zrobię. Już się nie mogę doczekać. Bo teraz jest najważniejszy moment tego filmu, a mianowicie rozdanie. Nagrodzone zostaną 3 osoby, jedna z Was dostanie jeden smaczek. Co musimy zrobić? Tak myślę, a zdarza mi się to czasami, poproszę Was o odpowiedź na następujące pytanie. A mianowicie, ostatnio nawet mam problem, jeżeli chodzi o desery. Wiecie, że ja w ogóle w deserach to jestem cienki bolek, w ciastach i tak dalej, więc chciałabym, abyście napisali mi jakiś ciekawy przepis z użyciem produktów marki Mixit. I oczywiście nie zwężamy się tylko i wyłącznie do Mixitelli, czyli tych kremów, czyli do wszystkich po prostu produktów, wiecie, tych owoców liofilizowanych, tego wszystkiego. Może, a nuż widelec, powstanie nam z tego jakieś świetne śniadanie, kolacja albo po prostu deser, który może wykorzystamy nawet dla znajomych. 3 najciekawsze, najbardziej inspirujące, a wiecie, że żeby mnie zaskoczyć, to troszeczkę trzeba pogłówkować w kuchni, więc liczę na Waszą kreatywność i w końcu będę mogła czytać komentarze, które sprawiają mi przyjemność, czyli co? Gotowanie, więc wykażcie się, moi drodzy, wszystkie informacje w opisie pod filmem. Zachęcam Was naprawdę serdecznie do wzięcia udziału w tymże rozdaniu. Ja nie wytrzymam, ty naprawdę chcesz to spróbować? Ja cię błagam! Ty bądźże kot! Dzień dobry, Mania. Mogłabyś trochę pojeździć, co? A my wychodzimy. Ale Was zamontowałam. Musimy to jakoś przetrwać. Razem, wspólnie. Ja sobie właśnie tak siedzę w samochodzie, nie? Bo nie mam co robić. Nie. Stoję na naszym ekskluzywnym przejeździe kolejowym.
Jak będzie 10 minut, to będzie cud nad Wisłą. Zaraz zgaszę samochód, bo ja tu nie zamierzam, słuchajcie, marnować bynki, nie? Tu w ogóle nie ma takiej opcji. Ale no taka jest żenada i jadę do Konina. Po Paulę. I teraz się z wami rozłączam, bo chcę sobie muzyki posłuchać, a no nie mogę z wami, nie? Bo YouTube i te prawa swoje ma tam jakieś. No i byśmy sobie posłuchali muzy, no ale widzicie, no nie możemy, no. No nie możemy, byśmy potańczyli, potyniali, nie wiadomo co jeszcze, no. Takie prawa, no. Po 30 latach założyli domofon. Uwaga! Jesteśmy z Paulą. Siema. Siema, hej. Jedziemy. Byłyśmy zamówić sushi, a się okazuje, że sushi jest od godziny... Znaczy teraz od 11, ale i tak musimy jechać na ferio, bo muszę zwrócić sukienkę do Diversa i się okazuje, że mogę zrobić to stacjonarnie i musimy wejść do Rossmana po zapas jedzenia... Trzymaj mi telefon. Po zapas jedzenia dla kotów. Jedziemy! Nitka ci tu wisi? Nitka mi wisi, ona ugryź mi. Poszarpnij. No nie, bo mi się rozpruje jeszcze coś, no. Buręka podpadnie. O, nitkę mam. Włączyłam nagrywanie wideo. Idziemy z Paulą. No Paula, no nie rycz, zachowuj się. Po prostu się zachowuj. Idziemy atakować Pepko. Divers. Pepko, sukienki nie wzięłam. Paula małpa jedna weszła, zatrzymała się w Pepko, a ja muszę się wrócić, bo zapomniałam sukienki do zwrotu, nie? Tak to jest, że skleroza to nie choroba, tylko nogi później bolą. Taka czapa, ej. O, Michu! Zuszami. Ile promka? I dycha. A 10 złotych? Na mój kierunek. Aha, bo w czachy. Ale to były męskie. Aha, no ale to ostatnie, co? Na pewno. No, źle z rzeczy z kotami. Fajna ta czapka, nie? No. Paula, a zobacz na to. Ale 24,50, daj. I tak drogi. Widzisz tu? A, talerzyk. Talerzyk. Ciastusie to nie wiem ile. Ale on ma takie śmieszne nogi. On nie ma promki. A tu co to jest? A, bo oni nie są na promce. Unicorn. To nie jest promka. Albo myślałam jeszcze o tym, no bo globus, nie? No, tylko, bo masz on... globus. No ty jesteś globus, ale globus jest nieładny generalnie. Z 50 zł na 25, no to połowa ceny, no. O, jest 50%, ale ja się głowię. A, bo tu jest jeszcze żaba z koroną, Paula. To też jest ładna skarbonka, ale nie jest na promce wcale. O, kotek, kotek. Gdzie nie stanę, to jest kotek. Wzięłam? Taka piękna para. Dozownik jest tu. Ja go muszę wziąć. No też ładny. 12. Jakie słoniki ładne. Ale patrz, te choineczki są ładne, Paula. Ale i tak jej... Promocja, a choineczka 200 zł. Nie, no to nie dla mnie. No kot. Nie mogłabyś sobie wziąć do tamtego drugiego, nie? 17,50 z 59. Wow. No nie, no co ja zbieracz jestem poduszek? Wystarczy, że mam dozownik kota. A, to są te twoje? A, no. O, to dla ciebie. To ty, bałwan? To ty. Śniegu nie ma, znowu mamy bałwana. Kupiłam sekulę. Pani kierowniczka, to ja. Bo na mnie kierowniczka. Znaczy, jakie nie ma warunków. Nie pokażę, o matka. A to drugie, co jest? Uwaga, proszę. Jaka prawda? Co drugie? Druga jest. A, kocia księżniczka. Ale my nie mamy żadnej damy w domu. Gruby, taka mina. No, normalnie to jest gruby. Uwaga, bierzemy to bałę i wracamy do Homendu. No dalej, wstawaj. A jeszcze do Rossmana. Dalej, szybko idziemy. Chciałam powiedzieć, że mi syf wyszedł. Z rzeczy bardziej interesujących. I to ogromne. Wracamy. Gdzie jest świnia? No tam. A tamta? Tylko ona jest bez promki. Ile ona kosztuje? Ona też jest ładna. Dawaj ją. Lokalizujmy. Uwaga, wyszliśmy. Popełniliśmy samobójstwo. Samobójstwo. Zabójstwo. Jeżeli chodzi o promki, ale nie dużo, bo były takie promki, nie? Pet, Paula. Na maksa. Pet. Teraz jedziemy na sushi. Ale Paula, ja nie wiem, czy to wypada. Bluzka za 8 zł i sushi? Czy to trzyma się kupy? Gdzie jest samochód? To musisz zdjąć bluzkę. Na końcu. Bo to w staniku będę jadła. Musisz ściągnąć bluzkę. No ty to jesteś
Gdzie my mamy samochód? No przy drugim wyjściu, ale wyszłyśmy tym wyjściem, bo nam jest tak gorąco, że po prostu stwierdziłyśmy, że nie damy rady i chyba ktoś mnie rozjedzie z tyłu. Teraz w lepszych ujęciach siedzimy w samochodzie. Paula robi tak, żeby jej tylko kamera nie chwyciła. Tak. Aż mi okulary. Okulary jej zaparowały. Jedziemy, jedziemy do domu. Tak, mam gumę. Mam nic, nie mam. Mam nic, nie mam. Nic nie mam spakowane. Nic. Bo jutro jest tyle rzeczy. Jeny, no oczywiście. Jak mi nie wychodzą syfy, to tak przed wyjazdem, nie? Jak ta? Gosia Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz. Natalia Oreiro. Oreiro mówisz? Bo loki? Paula, właśnie jak mi zobaczyła dzisiaj, to mi tak, ale żeś są meksykańskie loki wolne. Jak Natalia Oreiro. No ona była piękna, ja taka nie jestem. Ja jestem bardzo piękna. A, no i tak nam się chciało pić, bo w tym samochodzie to nie ma nic do picia, nie kupiliśmy i Paula dzięki Bogu miała kole, kiże, zero, nieważne. Nie lubię zero. Zero jest dobra. Jutro paznokcie, także takie tak? będą. No jutro idę na 10. Na chipsy? Na chipsy. No i tak w tym kabarecie. I chipsa po chipsie maluje. W neonówce. Dobra, jedziemy. Ej, bo jest 13. Zanim zrobią, zanim dojedziemy, to będziemy się zjemy wszystko i Dave nie dostanie. Najpierw to jest tak, że zamówiłyśmy sushi i jest akcja, że 40 minut niestety, ale damy radę, bo tu z boku jest kawiarnia, która się nazywa Kawka Karawka. Kawka Karawka! Więc idziemy do Kawki Karawki. Na kawkę w karawce. Ja to na deser. Paula, deser? Ty masz cukrzycę. Dave się śmieje, już nie wiem ile, że Paula ma cukrzycę. Paula nie ma cukrzycy. Dziadek też tak ostatnio powiedział? No bo Dawid zaczął gadać, że masz cukrzycę i dziadek podłapał i się śmiał, że masz cukrzycę. Trzymaj to i jedziemy. Jak to? Ty nie możesz, bo masz cukrzycę. No, ty, no dziadek, ty nie możesz, bo masz cukrzycę. Uwaga, idziemy do Kawki Karawki. Zbliżamy się, pada deszcz, ale u nas nie jest zimno. A w ogóle podziwiajcie, u nas nie ma wcale śniegu. Bo są rewiry w Polsce, gdzie jest śniegu po pach, a u nas nie ma nic. Tu, jakby ktoś pytał, z tyłu za mną jest Urząd Stanu Cywilnego, można się hajtać. Boże, Paula mnie doprowadza do ruiny nadrożnej. Kawka, Karawka? Gdzie to się idzie? No to chodźmy. Matko, ile schodów, matko, ile schodów. Nie dam rady. Bo tutaj Kawka, Karawka chodzi o to, że ma widok na Wartę. Jesteśmy na bulwarze i wieje. O. Paula, grzane wino dla ciebie. A ty masz cukrzycę, to nie możesz. Jesteśmy u góry. Ale ładnie. I zobaczcie tu. Ale sympatycznie. Bardzo ładnie. Gdzie siadamy? Tu? Na tych pufkach? Znaczy na tych kanapach? Kanapy to chyba z Ikei. Ale tu jest ten. Uwaga, jest akcja. Nie ma ludzi, nie ma nikogo, ale ktoś portfel zostawił. Musimy to zgłosić. Książeczki do poczytania, proszę. Chciałam teraz nagrać tą kamerą, bo tą będzie zdecydowanie lepiej widać. O, jak tu mamy pięknie. I tu sobie siedzimy. I Kawka Karawka. No dobra, no to jak przyszło na kawkę, no to wypijmy kawkę, co? Herbaty liściaste, gorąca czekolada, herbaty sezonowe, kawy. A co tu mamy jeszcze? Jak pachnie. I uwaga, Pauli krówka. Aż żal niszczyć. Już jadłaś to? Mhm. Pyszne? Mhm. O matko, to teraz zdjęcie. Aż żal go jeść. Ja bym się w niego nie wgryzła. Ale tu sobie zaraz zamieszam. To będzie cudowne. A tak wygląda Kawka Karawka na zewnątrz. Siema. No jak siema? Paula to tylko siema i siema. I się nie ma. I idziemy bulwarkiem odebrać sobie sushi. No jak nie ma ludzi, to nie ma wiochy. A tu zawsze są te rowery miejskie. No ale ty nie umiesz jeździć na rowerze. Ja jeździłam. Ej, Dawid zawsze jak oglądam go sterową, to jak jest ta wstęp, nie, to wejście, to ona tam jedzie na rowerze. I Dawid za każdym razem musi powiedzieć, że ona nie umie jeździć na rowerze. Umie? No jak nie umie, no umie. No przecież upiłowała i jedzie kawałek, nie? Tu mamy, proszę, konin. Ale zobacz, jakby było się... Fajnie to wygląda, ten budynek, nie? Jakby było się czym ekszczytować, ale nasze bulwary w końcu tutaj porobili. Jeny, pamiętasz jaka tu była rudera kiedyś, to wszystko? To było straszne.
No Paula, co ty? No tam! No dobra, no kaczki. Paula się podnieca kaczkami. Idziemy odebrać nasze sushi i jedziemy do domu, bo mam dużo rzeczy do zrobienia, a naprawdę nie mam nic spakowane, nic, kompletnie. Ani ciuchy nie wybrane na 100%, ani kosmetyki, nic, nic. Ja już mówię to 15 raz. 15 raz. Tak, jak będę edytować film, to żebym wiedziała, że muszę to zrobić. No czekaj, chodź jeszcze tu. No nie! No idę na Titanic! Na Titanic idę. Tam jest nasz piękny most. I tutaj zawsze się boję chodzić po takich dechach, mimo że pod spodem nie ma wody. A tu są te kaczki, co Paula się tak ekscytowała niemiło. I nasza warta w sumie nie jest taka brudna. Kiedyś to było zapyziałe, teraz jest git. I tu fajnie, restauracje, właśnie można sobie coś zjeść. A Paula już poszła, gdzie ty jesteś? Już zlazła. Zaraz cię nagram i koniec. No wiesz, co mi się zrobiło? Koszulka mi się podwinęła i dotknęłam zimny. Nienawidzę. O Jezus, skóra na zimę to jest coś strasznego. Zresztą latem też. Ja zakładam nową czapkę. A właśnie, daj mu tę czapkę, cicho. Paula kupiła sobie czapkę w Sinsaju, a teraz chciałam powiedzieć, dlaczego ja nie noszę czapek. A gdzie? W Kropie. A, w Kropie, sorry. I dlaczego ja nie noszę czapek? Dlatego, że ja nigdy nie lubiłam czapek. Ja wolę założyć kaptur na głowę niż czapki. Ale nie wiem, czy w tym roku, znaczy w tym roku to już nie. Czy w przyszłym roku ono ma takie te uszy. Ale nawet... A daj, bo mnie pobrudzisz. Nie, coś tu nie gram. Ty też masz podkład. No, ale no. To jest moja osobista. To ty możesz, a ja mam... A ty masz ten sam podkład, co ja chciałam powiedzieć. Dobra, nie ma czasu, nie tak? No. No, Ewelina. Serena. Ja nie wyjadę stąd. Nie, no muszę stąd wyjechać. Koło na maksa. O, zobacz, jak sympatycznie wygląda. Sympatycznie wyglądasz? Paula mówi, że wygląda sympatiko. No brzydko? Ja ładniej. Chciałabym. Dobra. Jedziemy. A jeszcze jedziemy do u nas w tym. U nas wymieniamy zdrabki, bo mamy na wymianę zdrabki. Za ile mamy? 17 zł? No. Nie. Ile ty miałeś swoje? 4. 4? No to nie, to chyba było 16 zł. Więc wymieniamy jeszcze zdrabki. Paula też to lubi, Paula też to lubi. No nie! Uwaga! Jedziemy z koksa. Paula je kwiatki. One są dobre. Uwaga, uwaga, jesteśmy w domu. Właśnie szukam herbatki. Będę zaparzać, bo już wodę wlałam. Szybko wrzucam saszetkę. Godzina jest 16:35, ale ja dzisiejszego vloga kończę. To jeszcze nie jest ostatni vlog przed naszym wyjazdem, także jeszcze zdążycie zobaczyć, jak widzicie, Paula. Wolne ma, przyjechała i będzie szaleć. Bazyl zrobił tak. Wiem, to oznacza, że jeżeli kot tak zrobi, to mówi w jakiś sposób, że cię kocha. Bazyl? Mocno. Ja ciebie też. Dobra, słuchajcie. Nie zapomnijcie o kciuku do góry, widzimy się jutro. Jutro wam pokażę to, co kupiłam jeszcze w Home & You i mam nadzieję, że pozbędziemy się tej Natalii Oreiro. Dobra, zielona herbatka, dzięki serdeczne, widzimy się jutro.